Witajcie w Polsce, jakiej jeszcze nie widzieliście. Jakiś czas temu internet obiegła informacja, którą podawano dalej głównie w formie mema. W Chinach zrobili krzyżaków z anime dziewczynkami. To prawda, małe chińskie studio Olive Panda Studio / Long Yu stworzyło w swoim stylu grę indie krzyżacy Knights of the Cross. I może dla nas wygląda totalnie abstrakcyjnie, może niektórzy powiedzieliby nawet jaka abominacja, ale nie oceniajmy książki po okładce. Jak w ogóle doszło do tego, że jakaś skromna grupa Chińczyków postanowiła zrobić grę na podstawie książki Sienkiewicza? Czy to tylko parodia ze znanymi nam imionami, czy faktyczna adaptacja? Chociaż nie jest to produkcja idealna, to projekt połączenia Zbyszka, Danusi i Jagienki z azjatycką kulturą jest o wiele ciekawszy niż się wydaje. Potrzebowałam czegoś lekkiego po tym, jak skomplikowany był poprzedni film, a przed rzuceniem się w jakiś, nie wiem, wir kolejnych teorii na temat Ashes of Creation. No to dobra, pomyślałam, że odpalę sobie dla relaksu to memiczne dzieło i anuż będę miała coś do powiedzenia o tej dzikiej adaptacji. I zdecydowanie mam. No słuchajcie, czy nasza wielka polska historia została uproszczona? Tak. Czy wszędzie pełno jest kobiecych klatek piersiowych? Tak. Czy sama gra jest dobra? Ale czy żałuję czasu, który poświęciłam? Ani trochę. To zabrzmi jak żart, ale autentycznie uważam, że powstanie tej gry to ciekawe wydarzenie kulturalne. Pozwólcie, że opowiem wam dzisiaj o tym, jak mi się grało w Krzyżacy Knights of the Cross i dlaczego w sumie można powiedzieć, że zostałam fanką czegoś, co wygląda na tak potężną abominację. Myślę, że jest jedno szczególnie błędne założenie co do tego, co może być nie tak z tą grą, że to jest totalna parodia, która nie ma z książką wiele wspólnego. To nieprawda. Prosta rzecz, która mega mnie ujęła na samym początku, to taka krótka lekcja historii w formie cutscenki, wytłumaczona jak Polska i Litwa połączyły siły, że krzyżacy niby fajnie, bo religijni, ale zaczęli przesadzać, że Unia powstała poprzez małżeństwo Jadwigi i Władysława Jagieły. No i właśnie taki symboliczny moment, gdzie rozmawiają i podejmują decyzję o tym małżeństwie, był dialogiem otwierającym grę. I tu trzeba odrzucić najpierw pewien szok kulturowy, no bo patrzymy na Lolitkę i jakiegoś mięśniaka jako naszą królową i króla. Ale zastanówmy się, na co tak właściwie patrzymy. Słuchajcie, to są godziny pracy jakichś osób na drugim końcu świata, którzy odkryli, że jest sobie jakiś taki kraj w Europie, który kiedyś był wielką potęgą i był w dramatycznym konflikcie z ludźmi, którzy wyznawali tę samą wiarę, ale ich fanatyzm poszedł za daleko i teraz jest dylemat, co zrobić, przecież to nasi bracia i siostry, ale przesadzają i czy ich zatrzymać. I ci Chińczycy tak sobie siedzą i myślą, to jest epickie, musimy zrobić research o tej całej Polsce i Litwie. No nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest przeurocze. W sensie wiecie, że tego nie zrobił jakiś Polak, co kocha anime dziewczynki i przez to koniecznie musiał przekręcić swoją kulturę na jakąś inną modłę, tylko to zrobili Azjaci, którzy przyszli z tą swoją kulturą, estetyką i swoimi nawykami i zrobili w swoim stylu laurkę na temat polskiej historii. Wiecie, tutaj oczywiście można się kłócić, czy przyjmując takie stanowisko, nie daje twórcom zbyt dużego marginesu na jakieś błędy i głupoty. Dlatego chcę zaznaczyć, że to jest bardziej wideoesej niż recenzja gry. Pogadamy na końcu o problemach, ale to, na co chcę zwrócić uwagę w tym materiale, to szczera fascynacja tematem, jaka płynie z tej gry. Na pewno trzeba sobie na start powiedzieć, jaką w ogóle formułę ma Knights of the Cross. Według Steama to karciany bitewniak. Jeśli to nie zapala wam żadnej lampki, to w praktyce to turówka, w której pula naszych umiejętności jest co rundę dociągana z talii kart, którą sobie sami składamy. Pomiędzy bitwami to jest iście azjatyckie doświadczenie visual novelki. Poznajemy fabułę poprzez dialogi, w których możemy dokonywać wyborów i to nie tylko na zasadzie bij się albo spróbuj pogadać. To ma naprawdę niezłą regrywalność, bo po pierwsze możemy w ramach głównego wątku podejmować różne decyzje co do tego, w jakich wydarzeniach rozgrywających się w tym samym czasie będzie brał udział Zbyszko, a po drugie w związku z poprzednim możemy uzyskać inne rozwinięcia wątków różnych postaci niż w książce. No i jeszcze po trzecie, dla niektórych najważniejsze, można się jasno określić, czy się zarywa do Danusi czy do Jagienki. Na start wzięłam sobie najbardziej podstawową wersję gry graficznie i trudnościowo, a potem odpaliłam sobie ją jeszcze raz na odblokowanym trudnym poziomie trudności i z darmowym DLC, które stylizuje postacie na zachodni, grzeczny i bardziej adekwatny styl, tak żeby mieć jak największy wachlarz po prostu doświadczeń. No dobra, to zanim porozmawiamy o jakichkolwiek bardziej szczegółowych rzeczach, to może po prostu popatrzmy sobie na główne postacie. Ogółem mimo tego, że twórcy bardzo ewidentnie nałożyli jakieś bliższe im archetypy na charaktery tych postaci, w sensie Zbyszka, Jagienki, Danusi i reszty z Grai, to wciąż
oni wszyscy są bardzo bliscy temu, jak sobie wyobrażałam książkowe postacie. Zbyszko był opisywany jako mega pogodny, porywczy, ale też niesamowicie wierny ludziom i ideom. I w Knights of the Cross sceny, w których Zbyszko nie myśli i zaczyna komuś podskakiwać, są trochę podrasowane, że on tam się dosłownie podpala prawie, ale czuć, że to ta sama postać, a jednocześnie z tym lekkim podkręceniem emocji idealnie wpasowuje się w coś w stylu właśnie takiego, nie wiem, stukniętego protagonisty anime. Jeśli oglądaliście kiedyś Fairy Tail, dosłownie miałam momentami wrażenie, że patrzę na jakąś alternatywną wersję Natsu. I jak człowiek to przetłumaczy z tej staropolskiej wersji, to Zbyszko to taki polski protagonista shonena. No jak malowany, no młody chłop łazi i wyzywa na pojedynek wszystko, co się rusza, zwykle 5 razy większy od niego i poczuwa się do każdego questa na tej ziemi, bo jego ambicja nie zna granic. Popatrzmy też sobie na niego, okej? Okay? Generyczny, przystojny chłop z azjatyckiej gry. Mogliby nam wcisnąć, że był w jakimś Final Fantasy. I wiecie co? To by się zgadzało, bo Zbychu, jakby nie patrzeć, był bardzo generycznym, przystojnym Polakiem. Gdy stanął we drzwiach, widok jego mocny na wszystkich sprawił wrażenie. Księżna, widząc teraz, jak urodziwy rycerz ślubował miłej Danusi, uradowała się jeszcze bardziej. Młodzieńczyk o długich włosach i wesołym spojrzeniu. No te długie włosy z ogółem tak średnio, ale nie żeby ten z filmu miał jakieś szczególnie długie włosy. No już nie będę w tym grzebać, ale ogółem chodzi mi o to, że umięśniony blondyn JPG. No ale dobra, Zbychu jak Zbychu, nie ma się tam aż tak nad czym rozwodzić. No cóż, ogółem jeszcze ci wszyscy rycerze polscy i krzyżacy to będą dość odjechani momentami, ale tak jeszcze w dobrym smaku. Natomiast drogie bohaterki Knights of the Cross, no tu już przemiany są dość ekstremalne momentami, ale na szczęście akurat Danusia i Jagienka tego dobrego smaku raczej nie przekraczają. Danusia oryginalnie była no bardzo młodziutka, więc już widziałam oczami wyobraźni taką właśnie wyjętą z anime lolitkę, a to jest bardzo grząski grunt, ale autentycznie wydaje mi się, że całkiem z tego wybrnęli. Z charakteru Danusia była taka niewinna i delikatna, no i o jej wyglądzie można w sumie powiedzieć to samo. Na głowie miała wianeczek, włosy puszczone po ramionach, suknię niebieską i czerwone trzewiczki z długimi końcami. Stojąc na ławce wydawała się małym dzieckiem, ale zarazem przecudnym, jakby jakowaś figurka z kościoła albo z jasełeczek. Myślałem, że zgoła anioł i odpatrzyć się nie mogę. Ogółem, jeśli nie pamiętacie, jak to było u Sienkiewicza, no to Zbyszko się właśnie w taki obraz zapatrzył, anielski, no i coś mu przyszło do głowy, bo nie miał swojej pani. Bo tak to było, że rycerz raczej miał jakąś swoją damę, której urody i cnoty bronił, nawet jak się potem oboje z innymi ludźmi hejtnęli, no to tradycja była taka, że pozostawał jej wiernym obrońcą, można by wręcz powiedzieć wyznawcą. Nie wiem, przynajmniej mi się to tak kojarzy. I moi drodzy, co to nasze chińskie studio zrobiło, żeby Danusia też się prezentowała pięknie, jako jedna z potencjalnych waifu, że tak to ujmę. Ale żeby nie było dziwnie. Pamiętacie ten cytat, że wyglądała jak anioł? No to zrobili z niej coś w stylu kleryczki światła, cała na biało. No faktycznie wygląda jak anioł, albo jak jakaś bogini, kleryczka, tak jak mówiłam. No i w każdym razie taka eteryczna postać, że tylko uklęknąć na kolano z szacunkiem. Jej umiejętności w grze są faktycznie prawie czysto leczące. I nie wiem, czy wiek Danusi tak czy siak nie został przypadkiem zmieniony w Knights of the Cross, bo wygląda jakby była raczej w wieku Jagienki, zwłaszcza, że widzimy na początku króla, a potem królową Jadwigę, w momencie dogadywania małżeństwa z Jagiełą, a ona miała wtedy właśnie chyba 12 lat i w grze faktycznie jest malutka. Może mi się wydaje, ale mam wrażenie, że dużo bardziej malutka niż Danusia, więc nie wiem, czy tego nie zmodyfikowali, ale tak czy siak, przedstawienie tej postaci w grze z klimatem wschodnich kreskówek, no trochę upraszczając, z klimatem anime, prosiło się o taką nieporadną małą dziewczynkę, a to, co dostaliśmy, czyli reinterpretacja Danusi jako jakiejś takiej faktycznej, trochę niebiańskiej istoty, no bo ewidentnie kapłanki albo kogoś w ten deseń przy osadzeniu krzyżaków w klimatach fantazy, jest naprawdę super i automatycznie trochę buduje szacunek i dystans między Zbyszkiem i graczem, a Danusią. I nawet jeśli wiek nie jest zmieniony, to w połączeniu z tym, że nie pamiętam, żeby z Danusią była w grze jakakolwiek sugestywna scena lub nawet dialog, to wszystko sprawia, że serio przy całej miejscowej ordynarności wizualnej nie poczułam się ani przez chwilę niekomfortowo z wątkiem Danusi. Nie mam aż tak dużo do powiedzenia o Jagience, bo ona była, no mimo całej mojej adoracji dla Danusi, dziołchą idealną, no nie oszukujmy się. Była bliższa wiekiem, bo znali się z dzieciństwa ze Zbyszkiem, sympatyczna, zaradna, wygadana. No i przede wszystkim nie trzeba jej było wymyślać żadnej fantasy roli, bo ona faktycznie oddawała świetne strzały, polowała, jeździła konno, dom naprawiała, no nie było problemu ją wpisać na pole walki. Podoba mi się potencjalna symbolika jej stroju, chociaż może trochę ją nadinterpretowuję. W
obu wersjach przywodzi na myśl czerwonego kapturka w połączeniu z łowcą, leśnikiem, czy kim tam ta postać ma być. Jagienka zawsze była bohaterką o dobrym sercu, która świetnie czuje się w lesie, więc porównanie do kapturka jest na pewno sympatyczne. Natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że takiego wilka to by ustrzeliła z miejsca, jakby zaczął podskakiwać. Do tego do jej umiejętności należą ciernie oraz rozkwit róży i ten motyw można też zdecydowanie odnotować w designie i stroju w chińskiej wersji. Piękna, ale potrafiąca zranić. No, metafora banalna, ale nie można zaprzeczyć, że bardzo pasująca w tym przypadku. Zwłaszcza, że Danusie też w grze symbolizują określone kwiaty. Oba najważniejsze relikty związane z nią są białymi, delikatnymi kwiatuchami. I nieważne na jakie białe płatki patrzycie, zawsze będą oznaczały niewinność i czystość. Jeśli interesuje Was, jakie były najciekawsze różnice między książką a grą, tak w większych szczegółach, to przygotuję osobnego shorta, w którym o tym opowiadam na przykładzie całego mojego pierwszego playthrough, bo ten fragment wyszedł mi naprawdę długi, a ostatecznie pomyślałam, że po pierwsze niektórzy mogą chcieć przeżyć to sami i nie trzeba tego tak szczegółowo opowiadać, a po drugie, no właśnie, nie wszystkich może to aż tak interesować, no bo to jednak są takie streszczenia, czy to gry, czy książki, a nie moja opinia, czy przemyślenia. A na potrzeby tego materiału powiem tak. Główne wydarzenia są zaskakująco wiernie przedstawione, a ikoniczne książkowe sceny z Danusią i Jagienką dostały nawet swoje własne rysunki czy animacje. Sporo wątków pobocznych zostało trochę zmodyfikowanych, żeby gra się nie ciągnęła, natomiast jest 10 razy więcej konfliktów, żeby były podstawy do grindowania przy walkach. Moją ulubioną zmianą jest chyba to, że Danusia jest o wiele bardziej aktywna, może wstawić się za głównym bohaterem, może być naszą towarzyszką podczas questów itd. I Jagienka nie unika Danusi, tak jak w oryginale, dzięki czemu też może o wiele wcześniej dołączyć do Zbyszka i nawet odbyć rozmowę z jego ukochaną. Czy coś więcej? Tego wam nie powiem, bo niestety u mnie Danusia skończyła jak w książce. Ale ogółem właśnie dość często, zwłaszcza w sprawach związanych z tymi dwoma bohaterkami, pojawia się możliwość podążenia za opowieścią z książki albo podjęcia innej decyzji. Podsumowując, nie dajcie sobie wymówić, że Knights of the Cross nie jest adaptacją, bo jest. Możliwość zmian oryginalnych wyborów jest naprawdę super, natomiast chociaż rozumiem, dlaczego sporo powycinano lub uproszczono, no to nie zawsze zgadzałam się z twórcami co do tego, że było warto tak zrobić. Pojawiły się też drobne smaczki, które nie są jakoś szczególnie osadzone w historii, ale ewidentnie pochodzą z książki. Jednym z najłatwiejszych do zauważenia jest Tempa Podkowa, która w oryginale jest herbem Maćka i Zbyszka i w grze jest naszym bazowym reliktem. Zbyszka ma też coś w rodzaju trzech form, które odblokowują adekwatną umiejętność specjalną. Najpierw dziedzica, potem rycerza i na końcu pana. I tu na przykład Ultimate dziedzica nazywa się Grady, czyli rodowe zawołanie naszych bohaterów. Największym zaskoczeniem było dla mnie chyba to, że wpadli na to, żeby jako podejrzanego handlarza obsadzić Sanderusa. To postać z książki, która faktycznie była handlarzem bardzo podejrzanych relikwii, ale stała się wiernym towarzyszem Zbyszka. I chociaż jego rola w grze to głównie pokaż mi swoje towary, to pojawił się przy scenie śmierci Danusi, co mega mnie zaskoczyło, no bo faktycznie w książce też tak było i mimo wielu zmian to postanowili zostawić. Taką postacią z małą rolą, która fajnie wpisała się w grę zamiast bezimiennych NPC-ów, okazał się też Tolima, czyli oryginalnie taka prawa ręka Juranda. No i teraz mamy chyba większość z najważniejszych informacji, żebym wyjaśniła wam moje nastawienie do tej gry. To nie jest genialna adaptacja. Nawet gdyby nie było tej możliwości zmieniania wyborów, to nie nadawałaby się jakoś szczególnie dobrze do przygotowywania się na lekcję języka polskiego z niej. Ale jest coś innego, czego uczniowie mogliby się uczyć z tej gry. Ekscytacji wobec tej historii. Dla nas to stało się już praktycznie symbolem nudy w tym momencie, największej nudy. Okazało się, że jako laureat Nagrody Nobla Sienkiewicz jest twórcą jak najbardziej znanym w ojczyźnie twórców Knights of the Cross, a wybór padł konkretnie na Krzyżaków dlatego, że no poszukiwali klasycznej opowieści o rycerzach. Podczas lektury postawa Zbyszka okazała się cudownie rezonować z chińskimi opowieściami o tamtejszych tradycjach walki i wartościach. Ale twórcy przyznali też, że nie wszystko okazało się idealną metaforą tego, co już znają. Research na temat odległego, obcego kraju bywał dla nich dość dużym wyzwaniem, zwłaszcza przedstawienie dobrze Unii Polsko-Litewskiej. Nawet jeśli znaleźli informacje, to też nie wszystko było dla nich zrozumiałe, jak na przykład to, czy mają nazywać Jadwigę królem czy królową. I słuchajcie, te ich przygody absolutnie widać w grze i no nie wiem, dla mnie to jest takie rozczulające autentycznie. I chociaż na przykład no, te postacie poboczne są strasznie wystrzelone z realiów i historii, no chociażby pod względem samego wyglądu i płci większości z nich, bo w sensie mówię o tych najemnikach, których można dodać do drużyny, to wątki poboczne niektórych z nich były naprawdę całkiem sympatyczne i ewidentnie wynikające z takich
odpadków researchu na temat Polski, Litwy czy krzyżaków. Jest na przykład jedna dziewczyna, która po prostu lubi robić wrażenie na polu bitwy i przyczepiła swojemu wierzchowcowi róg, przez co ma problemy z prostymi ludźmi. Te jednak jej nie zrażają i postanawia skonstruować skrzydła, które w oczywisty sposób nawiązują do husarii. Cały wątek może być w sumie odniesieniem do wiekowej dyskusji na temat tego, czy skrzydła husarii spełniały faktycznie jakieś funkcje poza wyglądem. W ogóle moje ulubione odkrycie co do tej gry, w menu można poczytać o książkowym, historycznym albo oryginalnym tle postaci, które się spotkało. Ekstra szczegół, super, że to się znalazło, szkoda, że nie jest jakoś lepiej zaznaczone i dostępne w trakcie rozgrywki. Natomiast, no jest też druga strona medalu, czyli nie tylko ekscytacja tej historii i jej reinterpretacja, ale do tego buble, no straszne pojedyncze buble, które bardzo rzucają się w oczy. Personalnie mam dwa ulubione buble z tej gry. Pierwszy jest banalny, walnęli palmę nad Bałtykiem. No a drugi trochę bardziej skomplikowany, wydaje mi się, że zrobili jednego kolektywnego Jungingena. W sensie wiecie, to byli bracia i na początku był Konrad von Jungingen, który w ogóle w książce nawet tam wysyła list z nakazem uwolnienia Danusi i w ogóle całkiem spoko. Natomiast on umiera w pewnym momencie i rządy przyjmuje Ulrich von Jungingen, który strasznie chce naparzać Polaków. I tu ewidentnie przez całą grę jest jedna postać nazywana Jungingen i może bym stwierdziła, że no uprościli to do jednej osoby, bo bez sensu zmieniać nagle antagonistę pod koniec gry. Ale na bitwie pod Grunwaldem pojawia się jakiś Konrad i trochę mam wątpliwości, czy im się lekko nie pomieszało. Wiecie, gdyby to była gra AAA, to myślę, że oczekiwałabym raczej bezbłędnego researchu. Ale jak sobie pomyślę, że to była grupka Chińczyków, która czytała sobie Sienkiewicza i pomyślała, o my gry, jakie to jest epickie, zróbmy z tego grę, no to nie wiem, to jest takie naprawdę fajne, że jakieś tak odległe dziedzictwo, już pal licho, że nasze, bo wiadomo, że my lubimy, jak się mówi o Polsce, ale czyjeś odległe dziedzictwo było tak inspirujące dla kogoś i tak potrafili się nim ucieszyć i tyle z niego czerpać. Jeszcze słowo o tych roznegliżowanych najemnikach. Twórcy się chyba dość szybko połapali, że dla chociażby kultury europejskiej to jest wciąż potężna abstrakcja, co oni tam zrobili, więc wypuszczono darmowe DLC, które pozwala się przeklikać na zachodnią wersję grafik. Czy jestem za? Ogólnie tak. Ja akurat lubię fikuśne zbroje i anime dziewczynki i mi to nie przeszkadza, ale no, faktycznie trzeba być chyba przyzwyczajonym do takiego widoku, żeby mimo tego wczuć się w grę. Ja faktycznie jak pokazywałam niektórym osobom jakieś fragmenty czy screeny z tej gry, chociażby, no nie wiem, w ramach właśnie takiej ciekawostki, tak jak niektórzy zobaczyli o jedną dziwną panią za dużo, no to dla niektórych to potrafił być faktycznie deal breaker. Czy ta zachodnia wersja jest historycznie poprawna? No wiecie, ja się nie znam jakoś tak bardzo, więc nie mi oceniać, ale na pewno wygląda poprawnie, w sensie wygląda na pasującą do settingu średniowiecznego fantasy. Kolory są stonowane, ciała bardziej zakryte, zbroje nieprzekombinowane itd. Ciekawym wyborem było to, żeby ta wersja nie była pixelartowa, ale ogółem grałam sobie na niej od skończenia tego pierwszego przejścia i wygląda bardzo fajnie, tylko że same te małe sprite'y podczas bitwy i przemieszczania się są wciąż już z oryginalnej wersji i rozumiem, że to sporo pracy, ale no nie wiem, trochę dziwnie to wygląda. Ale inicjatywa ogółem na plus przy produkcji tego typu, na tym DLC faktycznie myślę, że podsunęłabym tę grę młodszej osobie, no chociażby po to, żeby przekonała się, że można zobaczyć w krzyżakach żywe, epickie przygody, które ogląda we współczesnych historiach. Chociaż to nie była do końca recenzja, to czuję jakąś powinność zaznaczenia, że są takie czysto techniczne rzeczy, które mogą po prostu wkurzać i niektórym może to odczuwalnie przeszkadzać w rozgrywce, nawet jeśli spodobał im się zamysł. Gracz teoretycznie ma dostęp do narzędzi, które urozmaicają i komplikują bitwy. Odblokowanie najwyższego poziomu trudności po pierwszym przejściu, eksplorowanie zależności między postaciami a deckiem, czyli tego, jakie warunki muszą być spełnione, by triggerowały im się konkretne umiejętności. No w sumie w teorii można się ogółem fajnie pobawić, ale mając na uwadze fakt, że sama byłam bardziej zainteresowana world buildingiem i mechanikami społecznymi, bitwy to była dla mnie taka forma chillowania na najmniejszej linii oporu na tym pierwszym przejściu. No, w związku z tym postanowiłam poczytać sobie w różnych miejscach opinie tych, którym od początku bardzo zależało na wyzwaniu pod tym względem i sporo osób przyznaje, że no niestety co z tego, że jest tyle opcji jak ich rdzeń, czyli umiejętności na kartach, są podobne do siebie, mało rozmaicone.
Szczególnie wpadł mi w oko fragment jednej recenzji na Steamie. Nie ma żadnych uberpotężnych, legendarnych kart, które zainspirowałyby cię do budowania talii wokół nich. Cała pula kart składa się z kart zwyczajnych, które stanowiłyby tylko bazę każdej innej gry w gatunku. Druga sprawa, chociaż ta już mniejsza, to jest ewidentnie wciąż niedokończony produkt i to małego studia, któremu brakuje ludzi. Miejscami angielskie tłumaczenie ma chińskie pozostałości i ogólnie jest pisane bardzo prostym językiem, a polskie tłumaczenie krok po kroku tworzą fani na Discordzie gry. Nie wszystko, co się dzieje, jest w pełni przejrzyste i zrozumiałe w bitwach. No i oczywiście trafiają się błędy. Mnie spotkał jeden, który zapadł mi w pamięć faktycznie i z tego, co czytałam, jest powszechny. Po ukończeniu gry po raz pierwszy automatycznie menu zmienia się na język chiński. Nie wiem, może to jest jakiś ukryty poziom trudności dla reszty świata, ale faktycznie tak jest. No myślę, że to by było na tyle, żeby też nie przedłużać. I co ja wam mogę powiedzieć tak na podsumowanie? Tak jak powiedziałam na początku, wydaje mi się, że to jest naprawdę fajne i ciekawe wydarzenie kulturalne. Wiem, że ogółem wydarzenie kulturalne to może nie jest jakieś bardzo adekwatne określenie do tej sytuacji, ale jakoś tak mi się powiedziało, jak właśnie myślę o tej grze. Wiecie, mam wrażenie, że jak większość ludzi słyszy o tej grze albo ją widzi, no to faktycznie myśli o tym, że ktoś po prostu stwierdził, że zrobi z jakiegoś wielkiego historycznego dzieła jakąś dziwną parodię, czy jak to nazwać. Ale naprawdę, jak ja się wczytałam właśnie w to, co twórcy mówili o procesie tworzenia tej gry i jakby pooglądałam sobie całą tę grę z bliska i przez dłuższy czas. To nie jest parodia, tylko autentycznie po prostu komuś na drugim końcu świata się mega spodobał ten pomysł i ta historia i nasza historia tak w ogóle. Myślę, że ogółem w Polsce mamy bardzo dużo osób, które interesują się kulturami azjatyckimi i to jest takie bardzo inspirujące właśnie, tak jak mówiłam, przynajmniej dla mnie, popatrzeć sobie na to, jak któraś z tych kultur, które jakby my tak teraz wychwalamy i cieszymy się nimi i fajnie, bo super jest poznawać świat, ale tak zobaczyć, jak oni tak samo podekscytowali się naszą kulturą. I taką główną moją motywacją do zrobienia tego materiału i powiedzenia wam o tym, co sobie pomyślałam, było to, że właśnie ja sama, jak teraz sobie myślę o krzyżakach, to mam ochotę przeczytać ich jeszcze raz, teraz, gdy jestem starsza, bo wydaje mi się, że mimo wszystko niektóre lektury, zwłaszcza te starsze, czytamy trochę za wcześnie, żeby móc je docenić. Mega mam ochotę teraz przeczytać tych krzyżaków i wyobrażać sobie właśnie ich tak barwnie, jak zostali przedstawieni w tej grze, w sensie krzyżaków, że wszystkie postacie z książki. I po prostu się tym poekscytować, tak jak nie potrafiłam, mimo że mi się właśnie podobało naprawdę całkiem, to poekscytować się tą książką tak jak nie potrafiłam, kiedy mi ją po raz pierwszy pokazano. Także nie polecam tego każdemu. To zdecydowanie. W sensie trzeba przemyśleć, czy na pewno wszystkie aspekty tej gry, łącznie z gameplayem, bo jednak jego to też jest dużo siłą rzeczy, czy wszystkie aspekty pasują, czy się nie chce przypadkiem zagrać na tym DLC i tak dalej, ale jeśli chcecie dać szansę, to jak najbardziej. Ta gra jest mega pocieszna i naprawdę ma swoje dość złote momenty, jeśli chodzi na przykład o reinterpretację niektórych elementów historii, albo właśnie o te różne wybory. Także memy memami, surowe recenzje surowymi recenzjami, ale myślę, że są pewne doświadczenia, które nie są ani dobre, ani złe, tylko są po prostu mega ciekawe, także warto. Jak wam nie przeszkadza jakoś mega któryś z tych elementów, to naprawdę warto. Trzymajcie się i do następnego.